postaram się zadać pytanie, które również będzie trochę nawiązywało do tego problemu i pytanie skierowane do pana profesora. Bo skoro pan trafił do naszego pięknego zakątka Europy, to wydaje mi się, że warto się zastanowić nad przyszłością tego regionu, to znaczy kapitalizmu tego regionu. I w literaturze wydaje mi się, jest spore zamieszanie. Peter Hall, jeden z luminarzy ekonomii politycznej, mówi, że w ogóle nie warto się nam przyglądać, ponieważ to jest wszystko tak zmienne, że nie ma sensu nakładać na to jakiekolwiek struktury. Być może kiedyś to stanie się takim modelem jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, ale jeszcze nie na tym etapie. Jeden z naukowców niemieckich, Andreas Nülke, nazwał nas dependent market economy, czyli zależna gospodarka rynkowa. To znaczy jesteśmy zależni od kapitału z zewnątrz i od wiedzy z zewnątrz. Sami nie jesteśmy w stanie tego w ogóle tworzyć. Kolejny argument, że właściwie to jest taki nijaki kapitalizm. I jeszcze na przykład czeski badacz Jandro Hokupil, który stwierdził, że w Europie Środkowej i Wschodniej najwyższą formą kapitalizmu, jaką udało się stworzyć, jest tak zwany FDI-based model, czyli model zbudowany na FDI, czyli pewnie taka trochę wariacja na temat tego dependent market economy. I moje pytanie do pana, gdzie będziemy za 10 lat? W jakim kierunku się rozwiniemy? W kierunku którego kapitalizmu? Tego skandynawskiego, tego niemieckiego, czy może brytyjskiego? Albo rosyjskiego. A może jeszcze jedna hipoteza, a może to wy rozwiniecie się w kierunku naszym? Ale to nie jest życzenie.